Tak, cześć, witam was, idę sobie do domu, pada deszcz, jest tak trochę, pada, to ponuro, o, tak, pada, dziękuję, dobra, tak, jestem już niedaleko domu, patrzcie, to jest takie ładne pole, piękne pole po prostu, tam jest mój dom i tutaj jest jakaś firma, która nazywa się Frode Larsen, czy jakoś tak, to jest jakieś coś tam od tirów, jest, mam nadzieję, że telefon mi się nie popsuje od tego deszczu, nigdy szczerze mówiąc nie nagrywałem w deszczu, ani na podwórku, tak szczerze mówiąc, wiecie, no w sensie po drodze do szkoły, jak się wraca, można powiedzieć, to nie jest po drodze do szkoły, to jest po drodze do domu, jak się wraca do domu, no chyba rozumiecie, o co mi chodzi, prawda, mam nadzieję, że tak, i że to nie jest trudne do zrozumienia. Jedzie samochód, poczekajcie, bo nie będzie nic słychać. I sobie pojechał. Dobra. Tak. Jak wiecie, skończyłem tą całą serię z The Evil Within i nie wiem, co teraz będzie za nią. Nie mam pojęcia, bo na nic w sumie nie wpadłem, na żaden pomysł. Znowu jedzie samochód, tym razem chyba coś większego. Fir! Mówiłem! I jedzie jeszcze jeden! Tym razem osobowy. Tak, dobra. Ale tutaj ja nie mogę, przecież tu normalnie tyle samochodów nie jeździ. A tu jest takie małe, o, proszę, coś fajnego. Nie widzieliście, mam nadzieję, bo to była nazwa miasteczka, w którym mieszkam. Nieważne. Tak, dzisiaj w szkole poznałem jakieś Polki. Taka dosyć, jedna przynajmniej była ładna. Druga taka w miarę, jakby nie patrzeć. No z czego miały tam po 20 lat, ale no 20, 21 lat. Ale jakby tak patrzeć na wiek, to w sumie tam nikogo nie ma w moim wieku. No dobra, nie żartuję, to jest szkoła, gdzie po prostu jest wiele, wiele wiekowych, tak możemy powiedzieć, prawda? Jest po 30, po 40, no ale jakbym tak patrzył na wiek, to dużo osób jest starszych, tak, dużo dziewczyn. A jako, że akurat są niektóre ładne i są w wieku 20 lat, to co ja na to poradzę, no? No co, no? No nic, no. No cóż, no trzeba jakoś sobie radzić, prawda? Kurde, no. No nie da się powiedzieć, że nie. No ale kurde, dobra, nie gadając o głupotach. To nie są głupoty, to jest ważniejsze od serii. Bajdź to! Nie, no dobra, nie będę taki. Nie wiem, co teraz będę nagrywał. Został mi tylko obcy w sumie. Nie mam innych pomysłów, więc trzeba coś wymyślić. Muszę kieszonkowy przegląd gier znowu zacząć nagrywać, bo w końcu przestałem. Tak nagle, nie wiadomo z jakiej dupy przestałem, po prostu przestałem. Jakoś tak nie wiem, nie ma gier, nie no, są gry. Bo ciągle podsyłacie jakieś fajne, nowe, ale no kurde, no nie wiem, no. No co poradzę, no nic na to nie poradzę, niestety, no. No właśnie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, w sumie to nie chciałem wam tylko pokazać okolice, patrzcie, tam jest właśnie ta firma cała, o tam. Tyle przyczep stoi. I codziennie się świecą wielkie lampy, jak reflektory i inne gówna, które nie wiadomo po co się tak naprawdę świecą. Wiecie co, o wiele lepiej w krótkich włosach niż w długich. Tak jak stoję tak czasami przed lustrem, tak patrzę na siebie, to tak widzę takiego, no takiego ja. No ale no, w długich tak jakoś jak dziewczynka wyglądałem. Nie no dobra, nie będę taki. Ale wyglądałem inaczej i szczerze mówiąc krótki według mnie jest mi o wiele lepiej, no. Zimno mi już w rękę, wiecie? Ja kończę tego live'a, kuźba, co ja gadam, to nie jest live, to jest vlog. Muszę jeszcze sprawdzić pocztę. Więc na razie cześć i pa i widzimy się w jakimś następnym vlogu. Jezu, jak zimno, ja nie mogę. A idę rozpięty, co nie? Fuck logic, kurde, nie no naprawdę. Okej. Okay. O, są gazety. Dużo gazet, patrzcie. Tak, jeszcze tu są dwie skrzynki obok, dobra, nieważne. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć, pa, widzimy się w jakimś innym vlogu, pa.